Dzisiaj nasze 174. spotkanie z tymiankowych wzgórz na mitycznej Atlantydzie. Porozmawiamy o sile słowa, bo słowa to zaklęcia. Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Siła słowa. Słowo, które buduje, słowo, które niszczy. Czy to możliwe, że poprzez słowo powołujesz coś do życia? I jak wykorzystać moc słowa, by stworzyć w twoim życiu to, co najpiękniejsze? Ciemne słowa, które niosą destrukcję. Piękne słowa, pozytywne, które powołują do życia coś wyjątkowego. Dzisiaj porozmawiamy o słowach, czyli jednym z najpotężniejszych narzędzi maga. I każdy z nas to zna. Magiczne księgi, które zawierają magiczne zaklęcia. Zaklęcia to słowa, to zdania, które mają na celu powołanie czegoś do życia. I tak ten czarny mag może wykorzystać siłę słowa, by stworzyć coś negatywnego. I ten biały mag może wykorzystać siłę słowa, by stworzyć coś pięknego i pozytywnego. Słowo. Moc słowa. Towarzyszy nam każdego dnia, w każdym momencie, ale często wykorzystujemy te słowa zupełnie inaczej, niż powinniśmy. Dzisiaj na naszej 174. ceremonii otrzymasz dokładny klucz, wskazówki, jak wykorzystać twoje słowa jako zaklęcia każdego dnia, tworząc twoje jutro, ale również jak czasami ugryźć się w język, zanim wypowiesz coś złego i negatywnego. Bo czasami to jest właśnie tak, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Bo jeżeli wykorzystujemy te nasze słowa nieświadomie, powołujemy do życia coś, co lepiej było przemilczeć. I dlatego powstało to powiedzenie, że czasami mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym wyjątkowym miejscem mocy, a następnie krok po kroku otrzymasz wszystkie wskazówki w energii. 1. Maga. 7. Rydwanu, powożącego Rydwanem. I 4. Cesarza. Jak wykorzystać siłę słowa do tworzenia pięknego, pozytywnego życia zgodnego z twoim powołaniem, ale również jak poprzez słowa kształtować w twoim życiu, na ziemi i we wszechświecie to, co najlepsze, piękne i pozytywne. Bo niebo i ziemia może przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jakież niezwykłe przesłanie.